wybrało ponad 60% Rzymian, którzy udali się do urn. Pokonała ona więc zdecydowanie kandydata rządzącego Włoszech partii demokratycznej Roberto Giacchetti. Jego wyborcy widzieli w nim człowieka starego układu, odpowiedzialnego za skandal znany jako mafia kapitału, czyli stolica w rękach masy. Thank you.
Yeah.
Nie będą ich ukarać, 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 nie będ
Zachowuję Twoje prawo. Pomnij Pani na słowo Twoje do swojej usługi.